Witam Was, kochani, serdecznie. 10. odcinek z serii Fishing Planet, levelowanie nowego konta. W poprzednim, 9. odcinku robiliśmy przygotowania do łapania potwora szalonokiego buffalo na samotnej gwieździe. Dzisiaj tego potwora Wam po prostu złapię. O co w tym chodzi, moi drodzy? Chcę to przetestować też na tym nowym koncie i dlaczego warto te misje, te potwory łapać. Już nie chodzi samo o exp, którego i tak dostaniecie sporo. Już nawet nie chodzi o monety. Ale w moim przypadku, moi drodzy, jest to 2158 gotówki, która jest dosyć spora, a pamiętajcie, że w poprzednim odcinku zrobiliśmy dość spore zakupy, że praktycznie zabrakłoby nam na wejście tutaj na łowisko, na które chcemy pójść, czyli na skalne jeziorko. No i moi drodzy, co tu jest napisane? Mamy niewidzialną żyłkę, trzeba ją oczywiście założyć tutaj na wędkę ze spławikiem, łowimy na kulki kaszy manny, haczyki mamy jedynki, myślę, że spoko, chociaż 1-0 by były lepsze, ale 1-0 założyłem sobie na wędkę gruntową przy normalnej żyłce. I to jest to, co chcę przetestować, bo rok temu nagrywałem na poprzednim koncie poradnik, gdzie tego szalonokiego buffalo udało mi się złapać na zwykłą wędkę gruntową, na zwykłą żyłkę i ta misja została zaliczona. Chcę zobaczyć, czy to jest błąd gry, czy teraz też mi zaliczy, bo jeśli tak, to będziecie mieli patent na szalonokiego buffalo, jak go o wiele łatwiej złapać, jak sobie życie ułatwić. Wszystko mamy, moi drodzy, jeszcze w międzyczasie gdzieś tam sobie może dla zabawy porzucam na spinning. Czyli szalonoki buffalo, ten potwór wydaje się preferować takie same przynęty jak pospolite buffalo, no czyli na przykład kulki kaszy mannej i kulki ciasta. Mam tu taką miejscówkę, w której wtedy na poprzednim koncie złowiłem. To nie jest jakby bojka, którą sobie udostępniłem, ale gdzieś tam plus minus ją namierzyłem. Te bojki sobie, moi drodzy, znalazłem, też wami się podzielę. Ten potwór żyje po środku jeziora, karmi się głównie wczesnym rankiem, wieczorem lub w środku dnia. No dobrze, no to spróbujemy, moi drodzy, wczesny ranek. Będziemy robili w ten sposób, że staram się jak tak. I tu mamy wędkę gruntową bez spławika, no to rzucimy właśnie na ten marker, na którym teoretycznie tego buffalo złapałem. Bezzadziorowe haczyki 1-0, czyli w zasadzie wszystko identycznie jak robiłem wtedy. Rzucimy sobie wędkę na spławik, oczywiście F11. Tutaj nigdzie nie dorzucimy, no to wędkę na spławik możemy sobie gdzieś tak, powiedzmy, na wprost rzucić, niech sobie będzie. Tymi markerami, moi drodzy, ja sobie zaznaczyłem głębinę, ale oczywiście jeżeli złowię buffalo, zaznaczę markerem i się z wami tym markerem podzielę. Czyli może ten marker tutaj mi nie do końca jest potrzebny, bo i tak tam nie dorzucimy. Czyli niech będzie ten jeden na razie. A my w międzyczasie sobie jeszcze, słuchajcie, świgniemy. Jakby się miało nic nie dziać, to sobie po prostu świgniemy może jakiegoś szczupaczka albo basa plamistego wyciągniemy. Zawsze jakieś tam, wiecie, parę dolarów dodatkowo na początku, jeszcze na tym levelu, na którym jestem. Ma to, moi drodzy, dla mnie znaczenie. Ma to dla mnie znaczenie. Także mamy wczesny ranek, 5 rano. No uważam, że jest to wczesny ranek. No wykres brań jest drenujący, więc chyba jeżeli nic się nie będzie działo przez dosyć krótki okres czasu, tak na przykład 15 minut, w ogóle nic tam nie skubnie, no to przesunę na południe, ewentualnie na wieczór. No właśnie, bo to teraz też bez sensu rzucam na basa, jak nie mamy wykresu brań, także rzucanie tym spinningiem graniczy z cudem, żebyśmy mieli coś złapać, bo wykres brań jest słaby. Także możemy spróbować, zaraz zobaczę, jak czas wygląda, kochani. Muszę wędkę wyciągnąć, zaraz zobaczymy, bo wydaje mi się, że ta piąta rano... Znaczy, tu nie jest dokładnie sprecyzowane, co dla gry jest wczesnym rankiem. I to, wiecie, to jest tak dosyć ogólnikowo napisane. Zobaczcie, wykres brań jest żenujący. Ja myślę, że tutaj przynajmniej na 11 w południe powinniśmy spróbować ustawić i prawdopodobnie tutaj nam się coś pokazało. To wydaje mi się, że tą bufalkę będziemy raczej łapali około południa. Jeśli się nie uda, no to zobaczymy następnego dnia. I z tego, co pamiętam, no, na tamtym poradniku, który dla mnie był po prostu żenująco długi, godzinę się męczyłem, żeby tego bufalo wyciągnąć. Teraz będę wam po prostu pauzował, bo nie ma sensu też jakoś się rozdrabniać. Czyli słuchajcie, haczyki mamy 1-0, oczywiście bezzadziorowe, bądź jedynki, jak to woli.
takie myślę są ok. Chodzi głównie o to, żeby wam jakieś wzdręgi inne, takie jakieś słabe ryby nie brały. Na 12 na południe sobie ustawimy sobie czas. Rzucimy tą bojkę na wędkę gruntową i zobaczymy, czy nam się złapie na tą wędkę bufalo, a jeśli się złapie, to czy nam zaliczy. Na spławik, no to nie mamy tutaj dużego pola manewru, to tak sobie rzucimy gdzieś tutaj. To dalej niestety nie dorzucimy, ale tam jest ta głębina, więc powinno być git. A jeszcze, żeby nie było nudno, jakby się nic nie działo, to sobie troszeczkę porzucam spinningiem. Zawsze uważam, wiecie, no przychodzę na misję na bufalo, wiadomo, obserwuję, no ale w tym czasie lubię sobie gdzieś tam tym spinningiem rzucić. Zawsze wiecie, zawsze tam już nie chodzi o eks, bo tutaj akurat z tych basów w tej chwili przy tej wędce spinningowej, której mam, którą mam z levelu 15, no ekspa dużo nie wejdzie, no ale zawsze wiecie, jak to się mówi, grosz do grosza, zawsze coś tam tej kasy, no i tak czekając na bufalo możemy zarobić. Patrzcie, mamy pierwszego basika, no niechby tam miał z 500 gram i 100 dolarów, za to by dawali, zawsze jest coś. A my oczywiście czekamy za bufalo szalonookim, także ja sobie tu chwilę poczekam. O, coś się zaczyna dziać. Czyżby to był bufalo, moi drodzy, na wędce spinning, na wędce gruntowej? No niekoniecznie, aczkolwiek jest coś na pewno dużego. Moi drodzy, no to by był hit, jeżeli byśmy tak szybko bufalo złapali. No bo wychodzi na to, że wędka, nie chcę tu przesadzić. O, moi drodzy, to jest bufalo. Zobaczcie, jak on walczy, kochani. Patrzcie, jak on walczy, czyli mamy go. Najszybszy odcinek w historii. Jeszcze gdzieś tam basika po drodze złowiłem. Także mamy bufalo. To już jestem no, pewien. No, pytanie, czy zwykły, czy jednak tamten. No, wędka jest do 3 kilo coś, także i bez problemu pstrągi wyciągała 3 kilowe, więc zwykły bufalo, myślę, kilogramowy by szybciej nam po prostu wyfrunął. Zobaczymy, czy kołowrotek mocno dostanie, jak tutaj zepniemy się. Nie, nic się jakoś tam tragicznie nie dzieje. O, moi drodzy, zobaczcie, jak on odjeżdża. No, to będzie, on ma z 5 kilo. Ciekawe, ile będzie mieć ten bufalka. Czyli mamy, moi drodzy, potwora. Bardzo fajnie, bardzo szybko. 10 odcinek. No, w takiej kolejności to zrobiłem, no bo te potwory mi się dopiero teraz odblokowały. Ale żeby nie gonić tylko tych potworów, no to już w następnym odcinku wrócimy sobie na Skalne Jezioro, tam troszkę, oj, zobaczcie, jak odjechał, kurde, to będziemy chyba z 15 minut go wyciągać. Żeby nie gonić tylko tych potworów, to oczywiście w następnym odcinku sobie wrócimy na Skalne Jezioro, tam sobie troszeczkę, no, się troszkę pobawimy, moi drodzy, z pstrągami, szczególnie tymi złotymi pstrągami z Colorado, unikaty będę chciał pogonić, żeby troszkę wbić expa do 20 levelu, żeby dojść. A tu zobaczcie, no, na gruntową wędkę, mocną wędkę. On mi cały czas, kochani, odjeżdża, mam na maksa. Ja nie wiem, no już 60 metrów, ja nie wiem, ile mam żyłki. Niby mam 160, no nie powinien aż tak daleko odjechać. Ale to jest pierwsza ryba, która naprawdę mi walczy. Słuchajcie, pierwsza ryba w historii mojego tutaj nowego konta, z którą się bawię, bo na pstrągach takiej zabawy też nie wiem, patrzcie, już 70 metrów się zrobiło, także trzeba będzie troszeczkę pospacerować, popompować, jak to robiliśmy z arapaimami. My go wyciągniemy, bo skoro arapaimę wyciągnąłem, to co ja nie wyciągnę bufalki jakiejś tam, wiecie. Ale jest to przygoda, słuchajcie, niesamowita, bo naprawdę ta ryba walczy niemiłosiernie. 60 metrów nam odjechał. Szalonooki bufalo. Także zobaczymy. No wędka nie jest, słuchajcie, aż taka mocna. Ona jest tam jakoś do 3 kilo. O, trochę luzu nam się zrobiło. Musimy pilnować, żeby nam się nie zerwał. Idzie szybciutko. No, może go wyciągniemy jakoś na sprawnie, jak nie zacznie walczyć. Zrobimy zaraz, moi drodzy, test, bo mi się wydaje, że jak jest mniejszy hamulec, to ta ryba też mniej walczy. Już kiedyś tak zauważyłem. Zobaczcie, hamulec miałem na maksa w kołowrotku, ta ryba strasznie walczyła. Teraz nawet pójście na pomost nam nic nie da. No nie mamy takiej miejscówki, w której byśmy... Wędka zawsze niżej daje, słuchajcie, lepsze rezultaty do dużej ryby. Nie do każdej, bo w przypadku karpi to nie zawsze działa, ale musicie też testować. Jak dajecie wędkę niżej, pompujecie, to
daje taki lepszy efekt. No, zmiana z hamulcem niewiele nam tu dała, aczkolwiek teraz zobaczcie, podkręciłem hamulec, ryba odjeżdża. No nic, no to mamy czas na łowienie. No a dam wam te emocje, nie będę tego pauzował, bo tutaj się wszystko może zdarzyć. Gdy głowa pełna marzeń, kiedyś taka piosenka, słuchajcie, była. Pomniałem, kto to śpiewał, chyba Anita Lipnicka. Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. No to moim marzeniem w tej chwili podczas nagrywania tego odcinka oczywiście jest tą bufalkę wyciągnąć, no bo po to tutaj weszliśmy. Ale no niesamowite, moi drodzy, to jest niesamowite. Wiecie, ja dawno tak nie walczyłem z rybami, no byłem gdzieś nauczony na tamtym kącie, że na Kongo się walczyło z okoniami, że z arapaimami się walczyło na labiryncie amazońskim i też z karpiami na Weeping Willow. Tego byłem nauczony, gdzie rekordowa ryba szła, a teraz sobie wszystko od nowa te emocje przypominam, jak można nawet na samotnej gwieździe poczuć te emocje, także pytanie tylko oczywiście, dlatego zostańcie do końca, bo pytanie za 100 punktów, czy na pewno bez tej magicznej żyłki, jak wyciągniemy bufalo, czy nam na pewno zaliczy. To jest teraz, wiecie, pytanie podstawowe, kochani, nie? Czy nam tą misję zaliczy. To jest też mój test, którym chcę się z wami podzielić. Może być tak, że musicie mieć tylko na jednej wędce to założone, a jak widzicie, możecie na mocniejszej, gruntowej, z dobrą żyłką. Ja tu mam dobrą żyłkę, to nie jest ta słaba żyłka, która jest tam niby niewidzialna. Jak widzicie, mam porządną żyłkę, 2 do 3 kilo. To już możemy sobie później podsumować, sprawdzić. On tak jakoś dziwnie walczy, ja się cały czas martwię, żeby mi nie uciekł. Ale mamy go, w południe mamy go, także dam wam markerka. W sumie na tym markerze, który miałem, tylko go usunę i wstawimy z bufalo, żeby wam móc w razie czego, moi drodzy, udostępnić. Także możecie pisać i wam udostępnię ten marker. Jakby ktoś chciał, już walczymy, słuchajcie, no już walczymy około 10 minut, jak dobrze widzę, no bo ledwo włączyłem nagranie, chciałem sobie porzucać troszkę na basy, a tutaj mi niespodzianka od razu praktycznie wzięła nasza bufalka. I koledzy pewnie na łowisku mają ze mnie bekę, co ten gość robi na samotnej gwieździe, tak lata z wędką po całym akwenie, no jak to możliwe, co on ma za kiepski sprzęt, a to wcale nie chodzi o kiepski. Pewnie się śmieją ze mnie, jak to gościu ma taki level już, kurczę, 15 i lata dookoła. Dobra, na 20 metrów udało się już go wyholować. Jak widzicie, no jest walka przednia. I na kulki kaszy mannego mamy. Haczyki 1-0 bezzadziorowe. Zobaczymy, ile będzie expa, ile będzie kasy za to. Ta kasa na pewno nam się przyda, bo chciałbym, słuchajcie, coś kupić, jakieś przynęty, wiecie? Chciałbym kupić jakieś fajne przynęty, chociaż żywce Shiner, z tego co wiem, chyba jeszcze nie są dostępne, no ale najwyżej trochę kupimy żywców tych małych, bo chciałbym troszkę unikatów spróbować połapać, no i zobaczymy. Oczywiście mówię teraz o Skalnym Jeziorze, także następny odcinek to będzie łapanie unikatów na Skalnym Jeziorze, zobaczymy, jak szybko się tam levelujemy. Chyba go mamy, moi drodzy, chyba go mamy. Teraz pytanie za 100 punktów, czy aby na pewno nam to zaliczy. Mamy go, no mamy, na pewno mamy. Ej, chodź tu do mnie. Halo? Patrzcie, mamy, ale nie mamy. Jeszcze mi odpłynął, kochani. Jeszcze nie daję za wygraną. Prawie przy brzegu. Już był, witam się z gąską. Teraz go mamy. Dobra, teraz go mamy chyba. Jeszcze odjeżdżę. Ja pierdzielę. Patrzcie tego bufalo. Jaki... Aż się zaklinowałem z wrażenia na fotelu, nie? No co za uparty bufalo. Jest, mamy go. Dobra. Dobra, kochani. Aha, to ja sobie screena zrobię z nagrania. Nie można umieścić ryby w bieżącej siatce. Aha, no dobra, to kasy nie dostaniemy, ale dostaliśmy 800 doświadczenia. 5800 to bardzo ładne te bufalo mi się trafiło, słuchajcie.
Bardzo ładne mi się to buffalo trafiło i aż zobaczcie, nowy level wbiłem. Pięknie, kochani, pięknie. Także dobra, wędkę wyciągamy i wychodzimy stąd. Pięknie. Także nie udało się, bo jest zbyt duża ryba do siatki. Ale moi drodzy, możliwe, że rekord łowiska pobiłem z tym buffalo i zaraz to oczywiście, moi drodzy, sprawdzimy. Ciekawe, czy na łowisku nam pokaże prawdę. Dobra. No to mamy odcinek nagrany. Zaraz się z wami żegnam. Tylko jeszcze zobaczmy na rankingu ryby. Lokalizacja. Samotna gwiazda. Czy to w ogóle jakieś... Może się okazać, że w ogóle na samotnej gwieździe mamy jakieś rekordy, o których ja nie wiem. Tylko gdzie jeszcze jest? Tutaj jest ta samotna gwiazda. No niestety. Na ranking się chyba nie... Na ranking się niestety, moi drodzy, nie wbiłem 5800, 5900, no niestety, ale zobaczmy, czy w ogóle może mamy jakieś rekordy. Nie, chyba nie ma nas niestety w rekordach, tak dobrze to nie ma, ale zobaczyć zawsze można, prawda? Polecam wam, bo to jest, myślę, że fajna, motywująca sprawa. O, bas plamisty ktoś powyżej kilograma złapał. Kurde, to niektóre ryby jednak są... Są tutaj spore. No nie ma mnie niestety nigdzie, słuchajcie, w rankingach, ale nie jest to w tej chwili jakieś tam najważniejsze. Buffalo został złapany, no i dobrze. Tak szybko przeleciałem, może jakbyście widzieli, że gdzieś tu widnieje, to możecie dać znać, ale raczej mnie nie ma. Dobra, to tyle, moi drodzy. Dzięki wam za oglądanie. Ja już się z wami żegnam. Zobaczmy, czy tutaj coś nam jeszcze weszło. 1000 expa, 120 kasy niestety dostałem, no przez to, że... Ale nie, no kasę doliczyło mi. Słuchajcie, kasę za Buffalo mi doliczyło, mimo że go... Że go nie wziąłem do siatki, to doliczyło. Także będziemy się, kochani, przygotowywali do Skalnego Jeziora. No dobra, już naprawimy te wędki. Także, kochani, przygotowuję się do Skalnego Jeziora z następnym odcinku, bodajże 11, jak dobrze pamiętam, będziemy lecieli ze Skalnym Jeziorem. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!